ma być robione? Wszystko ma być. Mur będzie po prostu leczony. Będzie myty przede wszystkim pod ciśnieniem. Będą usuwane te czarne nawarstwienia, usuwane cementy. Potem będzie dezynfekowany, także te wszystkie porosty brzydkie, te glony, grzyby, rośliny, to wszystko trzeba usunąć. Potem będzie uzupełniane, będą uzupełniane cegły, spoiny, będzie zabezpieczany przed wodą. No i zobaczymy, co tutaj znajduje się pod spodem. To znaczy, czy ten kościół prawidłowo oddycha, czy ten mur oddycha, czy woda, czy tam jest sucho, czy gdzieś nie leci woda. Jesteśmy na poddachem kościoła świętego Jakuba, prezbiterium. Już pracę zaczęliśmy. W tej chwili sterczyny są już umyte. Nie bardzo to widać, ponieważ tu nawarstwienia były tak grube i czarne, że to mycie nie daje takiego efektu jak niżej. I musieliśmy zacząć pracę od wieżyczek, ponieważ cegły były luźne i była obawa, że zaczną spadać ludziom na głowę. Tutaj chciałam zadokumentować, jak cegły były montowane na bolce żelazne i te bolce przyczyniły się też do rozsadzania niektórych cegieł. A przede wszystkim te cegły są XIX-wieczne, bardzo spoiste i mało chłonne i dlatego też miały słabą przyczepność do zaprawy. Tutaj powinny zachować się tynki, ale niestety niczego nie ma. Trzeba było rozebrać cały szczyt wieżyczki, ponieważ cały szczyt był luźny i można było niechcący nawet go podstrącić na ziemię. Niesamowitą rzeczą jest zobaczenie z tak bliska dachu, gdzie właściwie nikt się nie może dostać. No i widać, jak rosną tutaj rośliny, nawet krzaki, ponieważ już zaczęła się tworzyć gleba w spoinach. Niestety w szczytach blend nie zachował się prawie wcale tynk. Tutaj szukamy. Powinny być ślady dekoracji mazwerkowej, ale to jest w takim stanie i tak duże są ubytki tynku, że nie widać nawet szczątkowych śladów rytów. Niestety nie odtworzono kwiatonów na czubków i nie wiadomo, jaką formę miały te kwiatony. I tutaj już zastosowano cement, także najprawdopodobniej ten remont był wykonywany w drugiej połowie XIX wieku. Jak długo? Będziemy to robić. W tym roku na tą stronę chcemy skończyć do końca sezonu, czyli przed zimą. I jeżeli się uda, jeżeli będą bez zakłóceń wszystko będzie przebiegało, to w przyszłym roku część wschodnia i za 2 lata od południa. Tu widzimy kawałek już muru po umyciu, po wstępnym oczyszczeniu. Nawet dość dobre efekty uzyskaliśmy po pierwszym myciu. To jest właśnie podstawa wieżyczki, której daszek, której czubek oglądaliśmy na ostatnim piętrze rusztowania. Tutaj widać, zachowały się ślady rytów. To jest laska, która znajdowała się na środku i widać ślady takich bordiur, jakby opasek, które zawsze były odznaczane przy krawędzi, blendy. Widać, jak bardzo zniszczyły się spływy. Tutaj każdy taki profil wałkowy kończył się spływem. W tej chwili te spływy już nie funkcjonują i cała woda lała się po murze. Tak zachowuje się właśnie 13-14-wieczna cegła. W takich warunkach, tak bardzo narażona na wpływy atmosferyczne, wiatry, deszcze. A to wszystko są już cegły XIX-wieczne, ponieważ cegły gotyckie, które w tym miejscu się znajdowały, podejrzewamy, że rozpadły się całkowicie i nie było co ratować. Te cegły będą musiały być wszystkie wzmacniane i dopiero potem uzupełniane. Są najwyraźniejsze ślady tego, że istniało coś, że istniał fryz, bo zachowały się ryty arkadek. W tym miejscu, widać tutaj przecinające się łuki.
Niestety to jest wszystko, co się zachowało. Tutaj drugi łuk. Także na pewno był to fryz arkadowy, który sięgał gdzieś dotąd chyba. Tak mniej więcej, dość szeroki. Takie fryzy arkadowe zachowały się na południowej i północnej stronie nawy pod dachem i na wieży pod dachem, z tym, że tutaj prezbiterium było pierwsze. I być może jest to w ogóle najwcześniejsze w Toruniu tego typu, najwcześniejsza w Toruniu tego typu dekoracja mazwerkowa na tynkach. Tutaj widać w tym miejscu, to jest jedno z niewielu miejsc, gdzie jeszcze widać oryginalne spoiny. I to są spoiny na przykład tutaj i tutaj. Widać kolor czerwony. Z tym, że to nie było tak, że spoiny były czerwone, tylko malowano to taką techniką, że cały kościół był pomalowany na czerwono, a potem w miejscach spoin malowano spoiny na biało. I teraz problem, ponieważ w momencie, kiedy odtwarzamy na przykład malarstwo, kiedy odtwarzamy dekorację mazwerkową, odtwarzamy glazurę, należałoby odtworzyć również taki wystrój kościoła, tylko my już w tej chwili nie jesteśmy, czy może jeszcze nie jesteśmy przygotowani na taki szok. Bo jak to by wyglądało, gdybyśmy pomalowali cały kościół na czerwono i spoiny na biało? Taką kształtką zaczynały się wszystkie wałki, kształtki z wałkami i kończą się cegłą z wyrobionym spływem. Widać, jak to fatalnym stanie są. Wydaje mi się, że te kształtki były malowane w ten sposób, że najpierw była kładziona wszędzie żółta glazura, a potem na niektórych żółtych była druga warstwa zielonej, tak jak tutaj. Pod spodem widać wyraźnie, że to było żółte, chociaż jeszcze nie jestem pewna, bo to będziemy dopiero badać dokładnie. Właśnie taki spływik cegły, o którym mówiłam u góry, tam były bardzo zniszczone, tu jest cały. I takich cegieł ze spływami, tutaj po prostu była taka forma ceglana i wyrobili bardzo dużo i w ten sposób kończą się wszystkie profile. Widać już efekt końcowy, bo to jest w zasadzie już skończone, tylko jeszcze została kosmetyka. Będą zhydrofobizowane te wszystkie daszki, bo na tej wysokości musi być bardzo to wszystko szczelne, ponieważ są narażone właściwie na piaskowanie te sterczyny, ponieważ piasek z wiatrem niesiony może je bardzo niszczyć. W gotyku zwykle tego rodzaju sterczyny były zakończone kwiatonami bogatymi. Ale trzeba by było taki kwiaton wymyśleć, ponieważ na żadnych archiwalnych zdjęciach nie udało nam się znaleźć. Jeśli chodzi o dekoracje mazwerkowe, to jest ich już tak mało w Polsce i jest tak mało kościołów, na które zachowały się ślady, że to jest, uważam, bardzo cenne, że tutaj jeszcze te ślady się zachowały i że zostały odtworzone. Ponieważ kościołów z białymi blendami jest bardzo dużo, a myślę, że wiele z nich nigdy nie miało białych, kiedyś nie miało białych blend, tylko te wszystkie blendy były dekorowane dekoracją mazwerkową rytą w tynku. Ale to jest na tym terenie naprawdę jedna z niewielu. Jeszcze oczywiście na kościele świętego Jana. Może coś w tej chwili przy pracach prowadzonych na ratuszu, może tam uda się odkryć wykonawcom. To są mazwerki oryginalne, średniowieczne.
w ogóle w podziw nas sprawia to, w jakim stanie one się zachowały. Właściwie są rewelacyjne, nawet nie są uszkodzone. Jedyne uszkodzenia to są wywołane uzupełnieniami, montowaniem szkieł na cement w XIX wieku. No, ale materiał jest po prostu rewelacyjny. Używano do tego wapna, mielonego szkła, węgla drzewnego i okruchów ceramicznych. Uzupełnione zostały literki, to znaczy w niektórych momentach niektóre litery były tak zniszczone, że praktycznie trzeba było je wykonać całkowicie na nowo. Niektóre zostały uzupełnione tylko we fragmentach. I chciałam jeszcze powiedzieć, że ciekawostką jest to, że litery są różne w zależności od miejsca. Na przykład A występuje na całym kościele, przynajmniej w kilku wersjach. Tu na zakrystii pojawiają się takie fikuśne zakończenia liter, śmieszne w kształcie listka, których nie ma na ścianie prezbiterium, także widać, że to robiła zupełnie inna ręka. Bardzo ważna jest rekonstrukcja spływu okapnikowego nad literami, ponieważ został on bardzo uszkodzony, prawdopodobnie przez spadające dachówki z góry, przez wodę, która leciała tutaj aż z dachu. I on pełni funkcję ochronną, ponieważ tutaj nie ma rynien. Także ten okapnik musiał zostać zrekonstruowany i będzie pomalowany tak, żeby z daleka przypominał glazurę. Widać żmudne uzupełnianie kształtek. Nie wszystko się znajdzie. Wykonaliśmy ogromną ilość uzupełnień cegły. Tysiące kitów.